Siemanko, witam. Chciałem wam pokazać taki krótki fragment bitwy, która mi się wczoraj przytrafiła. No niestety nie nagrałem całej, ale kawałeczek też się, o, możecie sobie skład zobaczyć. Zatrzymam na chwilkę tutaj. No wyniki są, że tak powiem, syte. Trochę tych fragów w tej bitwie padło. Teamy były, wydaje mi się, że dobre po obu stronach. No na pewno u nas był dobry team, bo tu i Albatros był, i Orgazmotrol u mnie w składzie, potem Busy Hat jeszcze, no reszty Upright jeszcze kojarzę. No ale byli, no, dobrzy gracze. Zresztą po drugiej stronie też, no Mega Man przecież z Red Alert typ, nie wiem jak tam reszta, bo aż tak wszystkich tych ników nie kojarzę, ale podejrzewam, że on sam tutaj nie był. Teraz część tych rosyjskich klanów, te właśnie Doramasy i inne jakieś, kurcze, Ruski poprzechodziły na stronę aliantów, no i właśnie na nich tutaj trafiliśmy. Także no składu nie mieli złego. I chciałem wam tylko... no szkoda, że tej bitwy nie nagrałem, bo tu właśnie było z tym Gewerkiem fajnie widać, jak on się przydaje w takich bitwach, ale powiem wam, o co mi chodzi. Generalnie ja jestem bardzo zadowolony z tego Gewera. Ogólnie fajnie się gra tymi karabinami samopowtarzalnymi ze scope'em właśnie na takich trudniejszych przeciwników i tym bardziej w bitwach, w których nie macie transportu, bo gdybym miał w tej bitwie biegać z STG cały czas, no to by mnie chyba krew zalała, bo generalnie moja bitwa wyglądała w taki sposób, że tak jak widzicie, maraton przez pół mapy na piechotę, zabić paru wrogów, zginę i znowu maraton przez pół mapy i tak w kółko. Gdybym miał to robić z STG, to mówię, krew mnie zalała, natomiast z tym Gewerkiem, ze scope'em można fajnie punktować tych przeciwników. A po drugie, no ja mówię, no z tymi Ruskami się dziwnie strzela. No, nie będę tutaj się wgłębiał w temat, ale powiedzmy, że dziwnie, delikatnie mówiąc, się z nimi strzela. I lepiej jest unikać z nimi walki na takiej kontaktowej. Wolę się trzymać na dystans, strzelając się z nimi. No a właśnie dzięki Gewerkowi mogę to zrobić. To jest idealna broń właśnie na takie strzelanie z dystansu. Po prostu rzadko kiedy wygrywa się pojedynek z tymi ruskimi graczami w takiej walce kontaktowej. Ich trzeba po prostu z dystansu kasować. Aha, no i tak o samej bitwie jeszcze wam powiem, że od samego początku mieliśmy dostępne tylko 30 motorków i około 40 kubli. To nam wystarczyło na jakieś 15 minut bitwy, ale udało się w tym czasie zająć właśnie tą 0-1. No i potem już do końca bitwy biegaliśmy z buta. 80 minut trwała bitwa i do końca bitwy z buta biegaliśmy. Chyba 5 albo 10 minut przed końcem bitwy dostaliśmy jeden mały atek Parasów i to chyba nawet nie pełny. No i w zasadzie chyba tylko dzięki temu udało nam się w końcu tą 0-2 wziąć, bo tak to mówię, z dwa razy oni nam zneutralizowali jedynkę, było spięcie dupy, żeby to odzyskać, potem z 3 razy nam się udało im zneutralizować, ale odbili. No było ciężko, bo oni mieli od początku dostępne i APC-ki, i czołgi, kurcze, i snajperów, no wszystko w zasadzie. No i nas cisnęli tymi czołgami. Tutaj właśnie chyba idę pozbyć się tego czołgu, co przed chwilą załatwił. Tylko że w międzyczasie już go ktoś zniszczył, ale tam właśnie się trafi ta fajna akcja, którą wam chciałem pokazać. Czołgu nie było, ale będzie co innego. I ja oczywiście tą bitę, czy ten fragment będę przerabiał na jakiś funny moment, czy coś takiego. Już tam mam jakiś pomysł, jak to przerobić, no ale chciałem wam pokazać, jak to w oryginale wygląda. No i troszkę powiedzieć o tej bitwie, bo naprawdę była mocna, mocna biteczka. Dawno takiej fajnej bitwy nie zagrałem, kurczę. No nie wierzyłem, że nam się uda to wygrać w ogóle. Jak zobaczyłem, ile my tu mamy sprzętu, a ile oni mają, to stwierdziłem, że kurczę, no dobra, zagramy sobie na fragi. Pewnie nas zamkną, spróbuję zatłuć tylu, ilu się da w tym czasie i tyle, ale no daliśmy radę jakimś cudem. Na tym moście właśnie będzie ten moment, który wam chciałem pokazać za chwilkę. Dreptaj. Tutaj jestem na antytanku, dlatego mam tylko 30 naboi w tym gewerze, bo jeszcze oprócz tego mam Shreka. O, jadą. Polecieli. I jeszcze jeden. Woo!
jak z katapulty lecą, fajnie, kurde, podobał mi się ten moment. Także to będę jeszcze przerabiał, bo fajnie to wyglądało. Tu mnie chyba snajper zaraz dorwie. No, ale taka biteczka bardzo przyjemna. Właśnie bardzo się cieszę, że tego gewerka ze scope'em sobie zrobiłem. Strasznie jestem z tej broni zadowolony, bo na początku mi się trochę trudno nim nią grało. Trzeba się, bo wiecie, no jak ja cały czas biegam ze STG, wbijam się na punkt, walczę na krótki dystans, no to troszkę mi się było ciężko przestawić na walkę tym gewerem, no bo nim jednak trzeba zachować ten dystans. No ale jak już się człowiek przyzwyczai, to naprawdę polecam, naprawdę świetnie się z tym gra. I to nie mówię tylko gewer, ogólnie na wszystkich tych karabinach samopowtarzalnych. Gewer, Garand, SVT-40. Naprawdę właśnie to jest taka dobra alternatywa na takie trudne bitwy, gdzie jest trudny przeciwnik. Ciężko wam jest walczyć na krótki dystans z nimi, no to wtedy bierzecie sobie tego gewerka, czy tam Garanda, czy SVT. I punktujecie ich po prostu z dystansu, z bezpiecznej odległości. To oczywiście też nie jest tak hop-siup, bo wiecie, no oni też to nie są jakieś randomki, które nie wiedzą co się dzieje. Oni też używają takich broni i wiedzą jak się przed tym bronić. Jak to skontrować, no ale jednak macie większe szanse w takiej walce na taki średni dystans niż walcząc z nimi w zwarciu, że tak powiem, na PM-y czy jakieś tam właśnie z STG. Mówię, no z ruskami się strasznie dziwnie gra, bo ja mówię, oni mają strasznie jakieś szybkie reakcje, strasznie dobrze widzą, to jest aż po prostu niewiarygodne czasami co oni robią. Dlatego te samopowtarzalne karabiny to jest idealna alternatywa właśnie na ruskich. A tu jeszcze parę headshotów chyba siądzie. No, dwa headshoty. Teraz się chyba gwizdanie zacznie. Już wszyscy wiedzą, że wygrana po 80 minutach. No dobra bitwa była, chyba wszyscy zadowoleni z tej bitwy wyszli. Ja tutaj nie wiem, jeszcze jakiś raport będzie. Chyba nie nagrałem całego raportu, ale screeny wrzuciłem u siebie na fanpage'a, więc jak ktoś chce zobaczyć jaki był wynik końcowy, to zapraszam na fanpage'a, można sobie na screenach zobaczyć. Tutaj chyba nie nagrałem, bo się zająłem pisaniem już, kurczę, byłem tak podjarany, że się tą bitwę udało wygrać, że zapomniałem w ogóle raport wam pokazać. I chyba wyłączyłem nagrywanie. No, to jest właśnie tutaj mój skład. Busy Hard, Orgazmotrol na samym dole, Rusek, Upright jeszcze kojarzę. Astap Pasha nie kojarzę, ale też mu dobrze poszło, więc zakładam, że mieliśmy dosyć mocny skład. Okej, to tyle. No, nie wiem, uznałem, że to takie ciekawe może być dla was. Szkoda, że całej bitwy nie nagrałem, ale nie wiem, czy by się chciało oglądać 80 minut. No, chociaż bitwa ciekawa była. No nic, następnym razem postaram się nagrać całą. A w tym odcinku to tyle. Oczywiście zapraszam was na swój kanał na YouTubie. I jeśli odcinek wam się podobał, będę wdzięczny za lajka. Dzięki i trzymajcie się, cześć.